pomocny demon opiekujący się ogniskiem domowym, którego nasi przodkowie mogli sobie sami wychować. To jest Projekt Slavik, a dziś porozmawiamy o chowańcu. W mitologii słowiańskiej możemy wyróżnić dwa główne typy demonów. Te dobre i pomocne, bądź złe, dokuczliwe, a niekiedy niosące śmierć. Jeżeli chodzi o tę pierwszą grupę, ich znaczną część mogliśmy spotkać na terenie naszego domostwa bądź gospodarstwa. We wcześniejszych materiałach przybliżyliśmy Wam postacie niektórych z nich. Do takich demonów należał na przykład gumiennik, domownik czy bannik. Wszystkie te mocne stworki narodzały się z duszy zmarłych przodków. Jednakże bohatera naszego odcinka mogliśmy wyhodować sobie sami. Jak wspomniałem przed chwilą, naszego chowańca można było stworzyć sobie samemu. Stąd też jego nazwa, która analogicznie wywodzi się od słowa wychować. Cały rytuał polegał na tym, aby pierwsze jajko, zniesione przez czarną kurę, tak zwany zniosek, schować pod pachą i nosić tam przez 9 dni. Jednakże istniały pewne zakazy, tak jak na przykład stronie od kąpieli czy modlitwy. Przy odrobinie szczęścia wyklowało się z niego piskle, które z biegiem czasu przeobrażało się w demona. Istniała również wielka szansa na to, że jajko nie wyda na świat chowańca. Dlatego też niektórzy zesperowani ludzie potrafili nosić je przy sobie nawet miesiącami. Wyglądem przypomina małego dziadka z długą szarą brodą, dosyć często mylonego z domownikiem, bądź w ogóle od niego nieodróżnianym. Przybierał formy kota, kury, a nawet krowy. Nie spędzał, ukrywając się za piecem, bądź w kominie. Gdy nastawała noc, zaczynał swoje prace. Dosyć często, podobnie jak kłobuk, przynosił różne dobra materialne do domu. Oczywiście wyszabrowane od sąsiadów. W ramach podzięki otrzymywał jedzenie. Jedynym wymogiem było niesolenie potraw, gdyż u większości demonów wywoływała ona nieprzyjemne reakcje alergiczne, a nawet śmierć. Mimo swojej dobrotliwej natury potrafił być kapryśny i złośliwy. Dosyć często się obrażał, a udobruchanie go nie należało do najłatwiejszych. W ramach zemsty mógł dopuścić się wykradania dusz niedawno zmarłych członków rodziny. Niektóre wierzenia podają, że w żaden sposób nie można wypędzić go z domostwa. Musi odejść dobrowolnie, bądź zostać zabitym przez zgroń. Z mojej strony to na tyle. To materiał o chowańcu. Slava!